dobie zmian klimatycznych warto tworzyć ogrody naturalistyczne, które doskonale komponują się z otaczającym krajobrazem. Ogród w zgodzie z naturą ma dwie podstawowe zalety. Jest ekologiczny, a jego pielęgnacja nie wymaga ani dużych nakładów finansowych, ani pracy. Tworząc nasze ogrody, musimy myśleć o tym, żeby były piękne, ale także bioróżnorodne. Tak, zgadza się. To jest bardzo ważne. Nasze babki miały bardzo różnorodne ogrody. Pamiętamy wielkie malwy, pamiętamy kosmosy przy naszych domowych ogrodach. Ten trend wraca. Wraca do natury, do takiej bardzo różnorodnej. Co nam daje ta różnorodność? Przede wszystkim daje świetne miejsce do pozyskiwania nektaru przez pszczoły i owady zapylające. Więc w naszych ogrodach dzisiaj nie może zabraknąć właśnie wspomnianych malw, kosmosu czy cyni. Do tego bardzo istotne są również zioła. Można dzisiaj kupić miody, właśnie, które są z ziół. Tutaj bardzo ważny jest tymianek, ważny jest również kolendra, a najważniejszym, jedną z ważniejszych roślin, która ich chroni i daje pożywienie pszczołom, to jest lawenda. I my dodatkowo mamy terapię w ogrodzie. Tak, hortiterapię. Ogród leczy, tak. Ogród leczy, jest już to udowodnione. Mówi się zazwyczaj, że zmiany klimatyczne powoduje masowa produkcja, powoduje transport, ale tak naprawdę my także generujemy różne rzeczy, które negatywnie wpływają na środowisko. I takie ogrody przyjazne środowisku, przyjazne naturze także wpływają na to, że świat staje się lepszy. Absolutnie tak. Nie trzeba mieć nawet dużego ogrodu, aby móc w tym właśnie przestrzeni znaleźć przyjemność, bo również mamy kwiaty jednoroczne, które nadają się na nasze balkony. I nawet w dużym mieście możemy stworzyć taką bioróżnorodność. Bardzo często widzimy, że ogrody są ukwiecane. Najfajniej jest wtedy, kiedy to są rzeczywiście rośliny miododajne, czy też właśnie tak powiedziałam, zioła. Zachowując półdziki charakter ogrodu, przyczyniamy się do jego bioróżnorodności, czyli współwystępowania naturalnych dla danego obszaru gatunków fauny i flory. Dobrym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z trawnika na rzecz tzw. łąki kwietnej. Modne są teraz ogrody naturalistyczne, pełne kwiatów, jak to dawniej bywało na wsiach, chabry, konkole, maki. Tak, i też mamy właśnie specjalną mieszankę kwietną, łąkę kwietną. Nie wymaga to koszenia, a przede wszystkim wabi owady. Tak są skomponowane dzisiaj łąki kwietne, aby stanowiły bioróżnorodność. I oczywiście cieszyły nasze oczy, bo to jest feta kolorów i zapachów. To są dobrane specjalnie właśnie kwiaty, które są pachnące, które są długokwitnące, no i przede wszystkim różnobarwne. Powiedzmy sobie szczerze, nie wymagają dużej opieki, ponieważ są to rośliny bardzo odporne na długotrwały brak wody, co w obliczu tych zmian klimatycznych, które teraz następują, jest bardzo istotne. Jest wiele różnych przygotowanych propozycji, mieszanek. Rzeczywiście są też takie, które są bardziej odporne na tereny suche. Ale trzeba pamiętać, że no, każda roślina wymaga jednak jakiegoś zadbania i podlewania, bo przy ogromnej, wysokiej temperaturze również one ulegają wypaleniu, zniszczeniu. Więc jeżeli zostawimy taką łąkę blisko naszego domu, zupełnie pozbawioną jakiegoś zadbania, podlewania, może rzeczywiście nam się niestety, ale no, wypalić. Tak, podlewajmy, ale rzeczywiście możemy oszczędzać dzięki łące kwietnej wody, bo z pewnością nie potrzebuje tyle wody, ile niektóre rośliny, na przykład egzotyczne. To się zgadza. System korzeniowy jest na tyle głęboko sobie penetrują te rośliny, że potrafią sobie pobrać z gleby wodę. Ale też, co tu jest istotne, te łąki tworzą i są siedliskiem różnorodności owadów, które są właśnie owadami miododajnymi, zapylającymi, więc mamy w zasadzie przestrzeń taką, tworzymy bioróżnorodność ekologiczną, bo uzupełniają się gatunki między sobą i różne owady, które pomagają nam w naszych ogrodach warzywnych. Także mamy pełną symbiozę. Pełna symbioza i także dbamy o środowisko poprzez to, że łąki kwietne nie wymagają częstego koszenia. Przez to, że nie kosimy często, nasze owady mają ochronę, mogą czuć się tam bezpiecznie. I oczywiście mniej spalin zanieczyszcza powietrze.
tak, no, zwykły trawnik wymaga cotygodniowego koszenia. No, oczywiście są też elektryczne kosiarki, ale najczęściej przy większych arealach jest to używana spalinowa i tutaj mamy na pewno korzyść dla naszego ekosystemu. O bioróżnorodność w ogrodzie możemy zadbać poprzez kwiaty, ale także poprzez warzywa. Właśnie dobór różnych warzyw bardzo korzystnie na siebie wpływa. Są też takie warzywa, które są warzywami zielonymi, a pędy na przykład z ogórków czy z fasoli możemy użyć jako do kompostownika, aby tworzyć z tego nawóz. Więc bardzo ważne jest, aby wszystko, co w naszym ogrodzie rośnie, zostało wykorzystane w sposób naturalny i ekologiczny. Ogród naturalistyczny to styl idealny dla ogrodników, którzy nie lubią kosić, przycinać, pielić i grabić. Ingerencja ogranicza się do delikatnego korygowania jego kompozycji. Resztę załatwią za nas po prostu odwieczne prawa przyrody.